Dzień dobry. Witam Was w kolejnym, 9. odcinku Mistrzowskich Lekcji Plastyki. Dziś opowiem Wam o mistrzu polskiego malarstwa historycznego. Jan Matejko, bo o nim mowa, przyszedł na świat w 1838 roku w Krakowie i zmarł w 1893 roku w tym samym mieście. Szybko możemy wyliczyć, że Jan Matejko przyszedł na świat 182 lata temu i żył zaledwie 55 lat. Matejko przez całe swoje życie był związany z Krakowem. To tu rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych. W 1859 roku wyjechał na studia zagraniczne do Monachium, a po roku przeniósł się do Wiednia. W Wiedniu malarz spędził zaledwie kilka dni, ponieważ popadł w konflikt z profesorem, którego krytycznej uwagi nie chciał przyjąć. Matejko wrócił do Krakowa, w którym postanowił malować po swojemu. W tym miejscu muszę Wam przypomnieć, że za życia Matejki Polska nie miała własnej niepodległości i była pod zaborami. Malarz był świadkiem powstania styczniowego, w czasie którego dowoził broń do obozu powstańczego. Trzeba przyznać, że Matejko miał swój własny pomysł na szerzenie myśli patriotycznych. Zafascynowany historią zaczął tworzyć obrazy opowiadające o historii naszego narodu. Chciał w ten sposób budować w Polakach poczucie tożsamości narodowej. Pierwszy obraz Matejki, który chcę Wam dziś pokazać, to płótno pod tytułem Stańczyk. A dokładnie Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony, gdy wieść przychodzi o utracie Smoleńska. Stańczyk był nadwornym błaznem królów polskich. Na obrazie mężczyzna ma zatroskaną minę, a na jego twarzy maluje się niepokój. Stańczyk siedzi w centralnej części obrazu. Po lewej stronie widzimy stół, na którym możemy dostrzec list z czerwoną lakowaną pieczęcią. To w nim zapisana jest tytułowa wieść o utracie Smoleńska. W tle, po prawej stronie, możemy dostrzec komnatę, w której bawi się społeczność dworska. Warto zaznaczyć, że w twarzy Stańczyka odnajdziemy rysy samego Matejki, który stworzył tym samym swój autoportret. Jednak prawdziwy rozgłos przyniósł Matejce obraz Kazanie Piotra Skargi. Obraz przedstawia scenę przemówienia księdza Piotra Skargi. Światło, jak i żywa gestykulacja intuicyjnie wskazują nam, która z postaci na obrazie jest postacią tytułową. Skarga piętnuje samowolę i egoizm szlachty. Daremnie wzywa do opamiętania w imię ocalenia ojczyzny. W twarzach i gestach słuchaczy możemy dostrzec przeróżne reakcje. Jednak najważniejsza wydaje się obojętność wymalowana na twarzy króla Zygmunta III Wazy. Ten obraz przyniósł Matejce prawdziwe uznanie i międzynarodowy sukces. Za Kazanie Piotra Skargi malarz otrzymał złoty medal na Światowej Wystawie w Paryżu w 1865 roku. Rok później powstał obraz Rejtan – Upadek Polski, który nie spodobał się krakowskiej publiczności. Obraz przedstawia scenę sprzeciwu Tadeusza Rejtana przeciwko pierwszemu rozbiorowi Polski na Sejmie Rozbiorowym w 1773 roku. Mężczyzna leży na ziemi i blokując przejście, próbuje uniemożliwić głosowanie nad przyjęciem traktatu rozbiorowego. Postać w czerwonym stroju, Adam Poniński, wskazuje ręką żołnierzy rosyjskich stojących w drzwiach sali zamkowej. Krakowian Ambroży Grabowski twierdził, że scena tego obrazu jest odrażająca, bo jest niegodna, aby ją uwieczniać dla przyszłych pokoleń. Krakowska publiczność nie chciała oglądać obrazów przypominających o naszych historycznych niepowodzeniach. Obraz powstał chwilę po upadku Powstania Styczniowego. Polacy chcieli oglądać obrazy ku pokrzypieniu ich serc. Płótno spodobało się jednak cesarzowi austriackiemu Franciszkowi Józefowi I, który zakupił je do swojej kolekcji. Matejko zaczął malować płótna ukazujące dawną przewagę Polski na arenie międzynarodowej. Do obrazów z tej kategorii możemy zaliczyć na pewno obraz Bitwa pod Grunwaldem. To ogromne płótno mierzące ponad 4 metry wysokości i niemal 10 metrów długości pokazuje scenę bitwy pod Grunwaldem. W momencie, w którym walki nadal zaciekle się toczą, ale szala zwycięstwa przychyla się już na stronę polsko-litewską. W
centrum obrazu znajduje się wielki książę litewski Witold, bez pancerza i hełmu, ubrany w czerwony strój. W rozpostartych i podniesionych do góry rękach unosi miecz i tarczę w geście triumfu. Z lewej strony części centralnej znajduje się wielki mistrz z zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen. Jest on ubrany w biały płaszcz z czarnym krzyżem na piersi i siedzi na białym koniu. Z wyrazem przerażenia na twarzy broni się przed atakiem dwóch pieszych wojowników. Nad głowami wszystkich postaci w chmurach dostrzec można postać świętego Stanisława, patrona Polski. Obrazy Jana Matejki są przepełnione szczegółami, które mistrz mógł malować tylko poprzez wnikliwe studia historyczne. Nie da się ukryć, że na swoich płótnach malarz tłoczył postacie, nie dając im miejsca na oddech. Być może wynikało to z jego choroby oczu, krótkowzroczności. Obrazy Matejki wyglądają tak, jakby były malowane fragmentami, a nie w poczuciu całości. Matejko w wieku 7 lat stracił matkę i był wychowywany samotnie przez ojca. Czułość i ciepło domowego ogniska, a w przyszłości również żonę, znalazł w domu zaprzyjaźnionej rodziny Giebultowskich. Matejko poślubił Teodorę Giebultowską w 1864 roku. Widzicie teraz jej portret ślubny, a w zasadzie jego drugą wersję, ponieważ pierwsza została zniszczona przez kobietę w przypływie ataku zazdrości. W historii zapisał się stereotyp Teodory jako kobiety dominującej i niepokornej. Jej rozrzutny styl życia doprowadzał rodzinę Matejków do problemów finansowych, a samego malarza do nieustającej melancholii. Malarstwo Jana Matejki było uznane już za jego życia. W 1878 roku wręczono mu w Krakowie berło na znak panowania w sztuce. Warto zaznaczyć, że Jan Matejko był przez wiele lat związany z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych, w których był profesorem oraz rektorem. Na inauguracji roku akademickiego w 1882 roku wybrzmiały takie słowa Matejki: sztuka jest obecnie dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku. Oddzielać sztukę od miłości ojczyzny nie wolno. Kiedy w Paryżu zaczął królować impresjonizm, obrazy Jana Matejki na zachodzie zaczęto postrzegać jako przeżytek minionej epoki. Pogarszający się stan zdrowia spowodowany nadmiarem obowiązków oraz problemami osobistymi doprowadził do śmierci artysty. W Krakowie żegnały go tysiące ludzi, a uroczystość pogrzebowa zorganizowana na koszt władz krajowych miała przebieg niezwykle uroczysty. Dziękuję za Waszą uwagę w wysłuchaniu części teoretycznej. Teraz zapraszam Was do wspólnych działań plastycznych. Dziś pokażę Wam, w jaki sposób możecie wykonać kolorową i barwną kopię stańczyka. Aby wykonać dzisiejszą pracę plastyczną, stańczyka na marmurkowym tle potrzebujesz wydruk z wizerunkiem stańczyka, kalkę techniczną, kartkę z bloku technicznego, czarny pisak, barwniki spożywcze i piankę do golenia. Dodatkowo do farbowania kartki musisz mieć pojemnik, na przykład karton lub blachę do ciasta, patyczek do mieszania i linijkę, kartę, na przykład biblioteczną lub kartonik. W pierwszym etapie naszej pracy zajmiemy się dekoracyjnym farbowaniem tła. W pojemniku umieszczamy piankę do golenia. Następnie gładzimy piankę linijką, kartą lub kartonikiem. Na piankę wylewamy barwniki spożywcze. Następnie wszystko mieszamy patyczkiem. Całość nakrywamy kartką, którą delikatnie dociskamy do pianki. Ściągamy z kartki nadmiar pianki i podziwiamy efekt farbowania. Czynności możemy wykonywać wielokrotnie. Za każdym razem uzyskamy inny efekt. Oto moje papiery ozdobne z kolorowym marmurkiem. Farbowanie to tylko moja propozycja. Ozdobne tło możesz wykonać również inną techniką. Drugi etap naszej pracy zakłada stworzenie kopii stańczyka na kalce technicznej. Wydruk obrazu nakrywamy kalką techniczną. Dla ułatwienia kartki możemy ze sobą spiąć.
Czarnym pisakiem odrysowujemy postać stańczyka. Nie bój się zarysowywać czarnych płaszczyzn. Na koniec łączymy zarysowaną kalkę techniczną z marmurkowym tłem. Oba elementy delikatnie ze sobą sklejamy w narożnikach. Oto efekt końcowy mojej pracy. Jeśli chcesz się pochwalić swoim obrazkiem na multimedialnej wystawie podsumowującej mój projekt, wyślij zdjęcie swojej pracy na adres mailowy mistrzowskielekcjeplastyki@gmail.com. W treści wiadomości napisz proszę, że zgadzasz się na publikację twojej pracy. Do zobaczenia za tydzień!